Nowy wygląd starych rund, nowe rundy, nowy karnet oraz wiele, wiele więcej. Czyli wielka aktualizacja Fall Guys. A więc widzowie, nareszcie, słuchajcie, dzisiaj będę sam na odcinku i zobaczycie moją reakcję na nowy sezon. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć reakcję Eweliny, koniecznie, ale to koniecznie zostawiajcie łapy w górę i zobaczcie, mamy kosmiczny sezon Fall Guys. Ja szczerze jestem mega zadowolony, że Epic Games kupił właśnie Fall Guysy i idzie to w bardzo dobrą stronę. Zakładam słuchawki i już wam pokazuję, co jest nowego. I jak możecie zobaczyć, w końcu mamy nowy Battle Pass, jeśli chodzi o Stumble Guysy. I teraz tak, zobaczmy, jak to wygląda. Po pierwsze, mamy tutaj prawdopodobnie jakieś nowe zadania i tak dalej, ale pierwsze co, widzowie, wejdziemy sobie do sklepu, ponieważ tutaj właśnie powinien być Battle Pass za 950 i mamy Starter Pack. Zaraz to wszystko zobaczymy. Zobaczmy, co jest jeszcze tutaj w sklepie. I tak, widzowie, wejdźmy sobie, zakupmy Battle Pass. Okazuje się, że ja nie mam 2800. Kupimy sobie ten, ale widzowie, jeśli zostawicie masę łapek w górę pod tym odcinkiem, kupimy cały Battle Pass. Także tak się umówmy. I jak możecie zobaczyć, mamy tutaj skinki. Zobaczmy, jak ten Battle Pass wygląda. Po pierwsze mamy coś takiego. Czy da się tu przejechać dalej? Prawdopodobnie się da. Zobaczymy sobie głównie na skiny, ponieważ chcę zagrać jeszcze rundy. Jeśli chodzi o skiny, mamy tutaj coś takiego. Ej, fajne! To jest współpraca tego ksenomorfa, czy jakoś tak. Tak by to wyglądało. Tutaj kudosy, tu... O, dół do skina... Góra do skina. Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Coś w tym stylu, coś w tym stylu. Szkoda, że tego się nie da ubrać, wiecie, w tym samym czasie. Tak wygląda tutaj skinek, mega kozak. Zobaczmy tutaj 43 poziom. Zobaczmy dalej, co jest. O, to jest też dobre. To jest też chyba, z tego co wiem, też to jest chyba współpraca. Tutaj mamy emotkę. Jej nie możemy zobaczyć chyba, nie wiem dlaczego, ale dobra, przejdźmy sobie dalej. Mamy coś takiego. Mamy, zobaczmy jeszcze na kolejne skiny, jakieś plecaki. Mega fajny plecak. Szkoda, że tutaj nie da się obracać tych skinów. Oczywiście ufoludek. I zobaczmy, co mamy za 100 poziom. Tutaj mamy dół kolejny. O, i to jest ten skin. Patrzcie się. Galaktyczny skin. Mega sztos, widzowie. Mega sztos. Aha, czekajcie. Czy my tu mamy 100 stopni? Ej, my tu mamy więcej stopni. Nie dość, że mamy jeszcze taką dziewczynę, to okazuje się, że tutaj będziemy mieli kolejne stopnie. I tutaj mamy kolejny skinek. Jestem ciekaw. Chyba 200 stopni ma być, z tego co słyszałem. Tutaj mamy górę. Okej. 166 stopień. Tutaj dół, zobaczmy, co tam jeszcze będzie. Ej, mega kozak. I za 200 poziom jest coś takiego. Szkoda, że nie da się tego i tego ubrać, ale mega kozak, widzowie. Napiszcie, co wy myślicie o Battle Passie. Tutaj oczywiście mamy challenge, nowe challenge. Oczywiście, widzowie, jak będziecie kupować Battle Pass, pamiętajcie, żeby się upewnić, żeby tutaj w tym miejscu przy zakupie właśnie showboxów wpisać kod Evela. Także pamiętajcie o tym, wpiszcie tu Evela. Ja wam z góry bardzo dziękuję, a teraz przejdźmy zobaczyć, jak wyglądają rundy. Jeszcze mamy tutaj starter pack, który wygląda w ten sposób. 34 zł. Myślę, że w porządku. Teraz, widzowie, przejdźmy do gry i z tego, co widzę, mamy tutaj tryb 3-2-1 space. Lecimy, gramy w ten tryb właśnie, ja go tutaj zaznaczam i zobaczymy, jak wyglądają właśnie nowe rundy, nowe mapy. Jestem ciekaw, dlaczego to nie ma na solo, w sensie możecie wy mi napisać, dlaczego to nie ma na zwykłym solo. Być może dopiero będzie, bo na karnet też musieliśmy czekać około 4 godziny, także mnie teraz wczytuje do gry i widzowie, jeśli chcecie, żeby Evela nagrała również odcinek z Fall Guysa, koniecznie zostawiajcie łapy, no i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Z tego, co widzę, tutaj będzie 40 osób w grze. No jestem ciekaw, co to będzie. Okej, i mamy to, widzowie. Ja też dostałem teraz maila, ważnego maila na temat tego, że powstał Twitter Fall Guysowy, także obczajcie sobie Twitter, będzie w opisie. I słuchajcie, z tego co widzę, mamy tutaj, robimy to wszystko w składzie i to jest w ogóle wydarzenie premierowe, to co teraz gramy, więc prawdopodobnie będzie coś jeszcze. Także gramy teraz w składzie, mamy 10 składów i tak to wszystko dookoła wygląda. Ej, mega super tam to wygląda, nie wiem, czy wy to, wow, czy wy to widzicie tam w tle, tą ziemię? Czekajcie. Ojejku, dobra, jesteśmy w miarę w dobrym miejscu. Teraz sobie przejdźmy. Tak szczerze, to tyle się tu dzieje, że... Tyle się tu dzieje, że nie jestem w stanie tam zobaczyć. Ej, naprawdę, to jest mega, mega kozacka ta mapa, tak szczerze. To skakanie. Oj. No, oj, ty nie w tą stronę. To co to ma być? No halo, co to ma być? Mam nadzieję, że uda nam się przejść dalej. Nie wiem, czy tu będą rundy, czy jak to będzie wyglądać, ale zobaczmy, widzowie. Dobra, mamy to. Jesteśmy dalej. Jest dobrze jak na razie. Fajnie wyglądają te... Fajnie wygląda ta mapka. O nie, żebym nie wpadł do tej dziury. Dobra, przechodzimy tutaj środek. Okej, jest super, w porządku. Lecimy dalej. I tu by było dobrze chyba przeskoczyć na środek. Ała. No nie gadajcie, że ja muszę iść od nowa. No co za skam. No to jest, widzowie, skam. Także mamy nowy sezon w Fall Guysach. Napiszcie, jak wam się podoba ta mapa. Jaki fart, że udało mi się to przeskoczyć. Okej, jesteśmy dalej. 36. Jestem ciekaw, co będzie dalej. Także dobra, mamy plus 22 punkty. Mamy tam, zobaczcie, jakąś planetę. Zobaczmy naszych ziomeczków, jak to wygląda jeszcze. Jesteśmy po prostu w przestrzeni. Ja już jestem ciekaw kolejnego sezonu. Wydaje mi się, że kolejny sezon może być faktycznie zimowy. Ten sezon jest galaktyczny. Dużo galaktycznych skinów, dużo wszystkiego innego. Jestem ciekaw jeszcze tych map, które są nowe. Jak tylko one się pojawią, to oczywiście, widzowie, nagram dla was taki odcinek, więc żeby być na bieżąco, subskrybujcie kanał z dzwonem. No i zobaczmy, mamy tutaj pozycja numer 4. Ziomek, dawaj tam do końca. No nie. Także mi udało się już przejść. Mega super wygląda ta gierka, tak szczerze teraz. Dobrze, że Epic Games postanowił, że ją kupi po prostu. Nasz ziomek już to prawie przeszedł. Doskocz. Dobra, udało się. Także mamy 4. pozycję aktualnie. Mam nadzieję, że czas zaraz minie. Dobra, udało się, koniec rundy, jestem ciekaw, co będzie dalej. Zostaliśmy zakwalifikowani. Czy tutaj będzie też coś nowego na oko? Nie, mamy tutaj tęczę i tak dalej. Czyli niektóre rzeczy po prostu zostaje jeszcze po prostu niezmienione. Aha, i tutaj nam teraz losuje mapy w składzie. Czekajcie, czyli niektóre mapy... O, ej, jest ten finał, czy nie? Nie, to jest co innego. Czyli być może ja to źle zrozumiałem. Być może chodzi o to, że jest tutaj jakby oddzielny tryb, gdzie mamy te dodatkowe tylko i wyłącznie te mapy, a w solo mamy zwykłe. Napiszcie mi w komentarze, jak wy myślicie. Ej, potężnie wyglądają te nowe mapki, tak szczerze. Gram to pierwszy raz. Trzymajcie kciuki, żebyśmy się dostali dalej i zobaczyli, jak wyglądają kolejne mapy. Dobra, lecimy powoli, tutaj pyk, podskakujemy za chwilę. Tak, wskakujemy na to, bardzo dziękuję. Lecimy do góry, bardzo dobrze. I... O, udało mi się, okej. Lecimy dalej, tam nic nie było słychać. Ej, tu są te miotki, ale sztos. Tylko czy one wracają? Prawdopodobnie, o ja się kręcę. Dobra, jest w miarę dobrze nawet. Okej, jesteśmy. Będą nowe mapy, nowe triki w ogóle. Właśnie jak będziecie chcieli, żebym nagrał dla was triki, żebyśmy nagrali wraz z Evelą, no to zrobimy to. Ej, ale tu jest wszystko... Wow! Nie wyszło to zbyt dobrze. To jest trochę, wiecie, to wszystko jest takie skomplikowane trochę. No nie! Nie mogę iść tędy po prostu, idę gdzie indziej. Ej, ale jest to skomplikowane, trochę mi się miesza w głowie. Dobra, jeden nasz ziomeczek już ukończył. Bardzo proszę tutaj o podesty. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się to przejść. To jak mówię, no jest to trochę skomplikowane. Ej, dostaliśmy się, a ja w ogóle nie doszedłem do końca, także patrzymy na dalsze części. Okej, widzowie, mamy kolejną mapę. Zobaczcie, jak to wygląda. Ej, tych map to jest chyba sporo. Jestem ciekaw, ile tego tak naprawdę jest. No nic, lecimy tutaj gdzieś do przodu. Przechodzimy dalej. Ej, spadłem na dół w ogóle. Nie wiem, co tu trzeba było zrobić, ale wyjdźmy do góry. Ej, nie wiem, co ja mam tu robić, widzowie. Nie przeczytałem sobie opisu. 2 na 20. Czyli tak jakbym miał wciskać te guziki. O, jest tak. 3 na 20. Dobra, czyli trzeba wciskać guziki. Ale... No nie, ej, czemu tu się nie mogę rzucić? A nie, mogę, dobra. Dobra, mamy kolejny do włączenia. Słuchajcie, mamy 4. Chyba o to chodzi, no. Tu już gramy chyba sami, nie jest to w teamie. Ej, szczerze wam powiem, nie wiem, co ja mam tu robić. Ale dobra, odpalam, mamy 7. Mamy tutaj coś dalej, zobaczmy. Tak, mamy wciśnięty. Nie wiem, czy to jest wciśnięte, czy też nie. Dobra, tu coś nowego wychodzi. No. Mój! No, dobra, nie wiem, czy to było moje. Dobra, kolejny tutaj niby one się wciskają. XD. Chyba trzeba na żółte jednak stawać. Dobra, tam był żółty akurat. Ktoś sobie wcisnął. 10 mamy. Dobra, jest tu żółty. No, 11. Nie wiem, dlaczego niektóre mi rosną, a niektóre nie. Dobra, 13. 17, czyli może w teamie jesteśmy dalej. Nie wiem, to jest dziwne. Chyba trzeba żółte. Dobra, jesteśmy. Udało się. I mamy finalną rundę, słuchajcie. Mamy Hexater... Nie wiem, jak to przeczytać, ale mamy finalną rundę. Zobaczmy, jak ona wygląda. Jest to w teamach. Ja tych miotków nie lubię. Naprawdę tego nie lubię. I teraz pytanie, na czym to polega? Jesteśmy na tych miotkach. Czy niebieskie miotki się czymś różnią? Wygląda na to, że niczym się nie różnią. Ale do dobra, o ja cię, żebym swoich nie podwalił, ale by było, dobra. Skaczmy sobie po prostu, tak, okej. Aha, bo my tu możemy innych też eliminować. To jest mega, mega sztosik. Wow, gdzie panie, dobra, ty chłop, to jakby nie... Ej, ale on spadł, dobra, mamy 2 wyeliminowanych. Ja sobie będę szedł po prostu naokoło. Tu mamy mojego ziomeczka, także ja się teraz cofnę. Mamy to, proszę państwa. Przechodzimy tutaj w prawo, przechodzimy tutaj w lewo i to się odradza. A no i to jest super. Widzicie, te miotki w niektórych miejscach wracają. Ej, to jest naprawdę sztosik, Mam nadzieję, że żaden mój ziomek mnie nie stroluje. Okej, ale jeszcze jeden mój żyje. Pani kolego, obserwujmy go. Nie, on to wygra, zobaczcie, to jest, on nawet tutaj kupił karnet. Przypominam, jak będziecie kupować karnet, pamiętajcie o kodzie Evela w sklepie. No i zobaczmy, kto to wygra. Tu w ogóle się teraz wszystko zmniejsza, tak jak możecie zobaczyć. Aha, no to chyba nasz nie wygra, chociaż! To... Widzicie, widzowie, łatwiutko wygrana. Także widzowie, to by było na tyle. Jeśli chcecie więcej Fall Guysów, łapki w górę, wpadajcie na to, dzięki i trzymajcie się, piona.